Pana Millera, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Dzisiaj zadajemy sobie pytanie, jaka będzie Polska. Czy Polska będzie ambitna, czy Polska będzie skrępowana? Czy Polska będzie mogła realizować ambitne inwestycje, takie jak Baltic Pipe, które zostało zrealizowane? Czy będzie mogła zrealizować Centralny Port Komunikacyjny? Czy będzie mogła wybudować polską elektrownię jądrową? Czy będzie mogła sama decydować o kluczowych inwestycjach? Czy będzie Polską skrępowaną? Taką, którą była już przez jakiś czas, gdy decydowano o rosyjskich kontraktach gazowych, gdy mówiono wtedy, że zamiast CPK może być lotnisko w Berlinie. Czy będzie Polską ambitną, która będzie budowała swoją pozycję w Unii Europejskiej, czy będzie Polską skrępowaną, która będzie podlegała decyzjom, o których decydują inne kraje Unii Europejskiej. Czy będzie Polską ambitną, realizującą ambitną politykę gospodarczą, czy będzie krajem taniej siły roboczej. Dzisiaj o tym, Szanowni Państwo, Wy również decydujecie, czy Polska będzie ambitna, czy będzie Polską bez ambicji. Dziękuję za